Trenerze, emocje po meczu z Rakowem już opadły, możemy już tak z chłodną głową przeanalizować to spotkanie. Jak trener ocenia, czy zawodnicy spełnili w trakcie tego spotkania te oczekiwania, które trener przed nimi postawił? Powiem, w dniu dzisiejszym już dawno ten mecz poszedł w niebyt i w niepamięć. Oczywiście mieliśmy analizę tego spotkania i pokazaliśmy zawodnikom, co udało się zrealizować, a co można zrobić jeszcze lepiej. Tak jak mówiłem przed samym spotkaniem, Raków był dla nas przewidywalny, znaliśmy antidotum na poczynanie ofensywne Rakowa i do straty bramki, do straty zawodnika, do straty Franczaka tak naprawdę no nie mógł niczym nam zagrozić. Większość tych elementów, które żeśmy sobie założyli, zostało przez zawodników wykonane. Ten plan, który żeśmy wdrożyli, zdał rezultat, także na pewno to cieszy. Kosztowało nas to dużo na pewno pracy i wysiłku. Zespół bardzo dużo biegał za piłką, więc wizualnie można było stwierdzić, że to Raków jest drużyną, która prowadzi grę, ale my tak chcieliśmy zagrać. Także pod tym kątem jestem zadowolony z realizacji planu. Natomiast tak jak wspominałem przed chwileczką, ten mecz już dawno historia. Skupiamy się na najbliższym meczu. Jakim? Ciężko mi jest powiedzieć, bo sytuacja, która ma teraz miejsce w związku z przekładaniem meczu, jest dla mnie niewytłumaczalna. Trenerze, ale wróćmy mimo wszystko do tego meczu z Rakowem, a właściwie do opinii po tym meczu, bo i kibice, i dziennikarze chwalą ten zespół za grę, za to zaangażowanie, za to, co trener tak naprawdę przed sezonem obiecywał, przed tą rundą. I czy to jest ta gieksa, którą trener chcę, żeby oni tak właśnie grali, tak właśnie wyglądali. Pamiętajmy jedno, że plan na ten mecz i założenia to jest jedno, wykonanie to jest drugie. Na pewno odbiór jest pozytywny też dzięki temu, że ten wynik jest korzystny. Myślę, że być może takiej euforii nie byłoby, gdybyśmy mimo wszystko ten mecz przegrali, grając w 10, a przez moment nawet w 9, bo straciliśmy bramkę grając w 9. Być może odzew byłby nie aż tak optymistyczny. Natomiast ja powtarzałem i powtarzam, no tutaj wszyscy tęsknią za śląskim charakterem. Wszyscy chcą, aby zespół Gieksy charakteryzowała walka, determinacja i żeby to było widać w każdym spotkaniu. Jestem w stanie wybaczyć błędy indywidualne czy brak jakichś umiejętności czysto piłkarskich. Natomiast no, nie będę tolerował w tym zespole ludzi, którzy nie będą chcieli umierać za Gieksę i chciałbym, aby w każdym meczu ten element wystąpił. Jeśli dołożymy do tego efektywność w grze, to będę bardzo zadowolony. Efektownie myślę, że na efektowną piłkę przyjdzie jeszcze czas. Na chwilę obecną najważniejsze są punkty. Najważniejsze jest wdrażanie planu, który postawiliśmy sobie i te założenia, które chcemy realizować. Także myślę, że z optymizmem patrzymy w przód. Trenerze, już w tym wywiadzie wspomniał trener o tym, że przygotowujemy się do najbliższego meczu, ale nie wiadomo do jakiego. Jak ta sytuacja z tym odwoływaniem spotkań wpływa na zespół, wpływa na pana pracę? Znaczy, no, najpierw chciałbym zacząć od tego, że jest to dla mnie niewytłumaczalna sytuacja. O ile jestem w stanie zrozumieć sytuację Beniaminków, zarówno Rakowa, czy Puszczy, które przełożyły swoje pierwsze spotkania z racji tego, że warunkowa licencja umożliwia grę bez podgrzewanej płyty. Natomiast sytuacja z Chojnicami jest dla mnie niewytłumaczalna i dziwię się działaczom Polskiego Związku Piłki Nożnej, że na to pozwalają. Jest to klub, który gra już któryś sezon na pierwszoligowym podwórku i 3 tygodnie po wznowieniu ligi nie jest w stanie doprowadzić boiska do stanu używalności. Nie jest to dla mnie niewytłumaczalne i jestem oburzony zaistniałą sytuacją, także brak mi słów w tej chwili. Uważam, że bardzo niekorzystnie to wpłynie na większość zespołów. Granie co 3 dni przez 2 miesiące faworyzuje zespoły, które mają kadrę 27-28 zawodników. My całkiem inaczej budowaliśmy ten zespół przed sezonem. Znaliśmy terminarz rozgrywek i byliśmy do tych spotkań przygotowani. Natomiast w tej chwili okazuje się, że być może 3 nasze spotkania z 4 będą przełożone i tak naprawdę brakuje terminów do tego, żeby te spotkania rozegrać. Także duży ból głowy ma przede wszystkim Polski Związek Piłki Nożnej, ale my jako trenerzy też jesteśmy postawieni przed faktem
gdzie ta sytuacja na pewno niekorzystnie wpływa zarówno na nas trenerów, jak i na zawodników, a także na wynik sportowy, bo tak jak mówię, być może w końcówce sezonu już nie tylko umiejętności czysto piłkarskie będą decydowały o tym, kto będzie bił się o awans do samego końca. Trenerze, ale proszę powiedzieć, jak w takiej sytuacji podtrzymać tego ducha zespołu, tą mobilizację, bo zawodnicy też, zakładam, czekają na te spotkania, przygotowują się już myśląc o konkretnym rywalu. No a teraz taka informacja na dwa dni przed samym spotkaniem, to na pewno jakoś wpływa i na was, trenerów, i na samych zawodników. No, duża rola jest sztabu w tym, żeby trzymać w ryzach zawodników i tutaj o to się nie boję. Oczywiście ta pozytywna energia po meczu z Rakowem byłaby wyzwolona, o tak bym to nazwał, w meczu w Chojnicach i myślę, że byłby to nasz pewien handicap. Natomiast stało się tak, jak się stało. No, tego spotkania nie ma. Obciążenia będą dostosowane, czyli będą zamienne, takie same jak w trakcie meczu ligowego. Natomiast no, żaden trening nie zastąpi jednostki meczowej i to jest najważniejsza rzecz. No ale mówię, tutaj głównym problemem, jak dla mnie, jest to, że natłok meczów w kwietniu i w maju no, burzy pewien porządek i tak jak wspomniałem na początku, nie zawsze i nie do końca uważam, w tym aspekcie będzie wygrywał czynnik czysto sportowy. Dziękuję bardzo.